Dzień dobry, moi mili. Dzisiaj dla Was mam kolejne ciekawe auto. Wczoraj nagrywałem Volvo V50, no to dzisiaj trzeba nagrać Volvo C30. Pierwsza generacja bardzo dobrze sprzedawała się dla Volvo, no bo samochód był, że tak powiem, troszeczkę lifestyle'owy i dalej jest, co przede wszystkim widać po jego kształcie, ilości osób, no i tym, jak samochód się zestarzał, bo wygląda świetnie dla wielu osób, które nie mają pojęcia o motoryzacji. Samochód może wyglądać na dużo młodszy. Tutaj mamy ostatni rok przed liftingu, 2009-12 roku, przebieg 226, a też już nagrałem Wam wcześniej wnętrze, ale wspomnę teraz, że auto było wyserwisowane od początku do końca w jednym serwisie. W briefie jest pierwszy właściciel, ale że wydaje mi się, że w jednym serwisie auto było robione, to wszystko można stwierdzić, że tylko była zmiana dowodu rejestracyjnego. A teraz dalej co? Silnik 1.6, 100 koni. Jeden z najsłabszych, jak nie najsłabszy w tym modelu, ale za to najwytrzymalszy, znoszący LPG. 1.8 bardzo lubi olej, dwulitrowy też podobnie. A do takiej jazdy po mieście jak najbardziej ten samochód jest odpowiedni, bo się zbiera dobrze. Niby 100 koni, ale buda nie jest taka wielka. A teraz może design. Przejdźmy sobie do designu, bo naprawdę jest nietypowy. Jak widzicie, tutaj takie duże przełamanie na boku. Fajnie to wygląda. Klapa się nie otwiera oczywiście cała, tylko sama szyba. Proszę, nawet taki nietypowy dość. Półka w bardzo ciekawym wyglądzie. Proszę, to się otwiera tak i dopiero mamy dostęp do bagażnika. No oczywiście, jak widać, to się postarali, zrobili to takie razem połączone, żeby dobrze wyglądało. No i pewnie teraz widzicie, że Volvo jest czteroosobowe, no i możecie to sobie środeczek zobaczyć. Cóż, z bagażnika to chyba tyle. Proszę, fajny napis Volvo na tym. Zaraz przejdę od boku, bo też na boku ma taki bardzo nietypowy kształt ten samochód, bardzo mocno zaszklony. Tylnia półka, znaczy tylni słupek praktycznie niewidoczny, no i można powiedzieć, że taki mały, duży hatchback. Linia jest no niepowtarzalna i nie do podrobienia. A poza tym muszę Wam dodać, że fajnie akurat w czarnym modelu, bo wszystkie miały taką czarną obramówkę wokół lampy. Prezentuje się to, bo to lampa wygląda po prostu na mniejszą, bardziej dynamiczną. Jeśli na przykład auto jest srebrne, no to widzicie to odcięcie tego czarnego. Tutaj praktycznie jest to niewidoczne. Z zewnątrz mamy alusy podstawowe, 15 z ładną oponą, tarcze z przodu też świeżutkie, no bo były robione w serwisie. No i warto jeszcze dodać, że auto jest bezwypadkowe. Zaraz tu zmierzymy miernikiem, będziecie wszystko mieli na filmie. No i plus jeszcze taki, że nie jest skordowany, bo też potrafiły auto po jakichś stłuczkach korodować. Z racji tego, że Volvo sobie jeszcze dosycha po myciu, to zacznę najpierw od nagrania sobie tutaj papierologii. Jak będę wyjeżdżał auto, oczywiście obchodzi dookoła, to wspomnę o tym, że jest mnóstwo serwisów, bo wiadomo, nie każdy ogląda filmy do końca. Tu macie praktycznie chyba wszystkie faktury, które potwierdza książka serwisowa z tej firmy La Linea Volvo Handel, czyli sprzedaż tych samochodów. Tu macie nawet jego ostatni TIF, który był jeszcze ważny, zrobiony przy 205. No i teraz Wam pokażę od początku książkę serwisową. Proszę, pierwsze wpisy. Wpisy dość przyjemnie robione, bo przeważnie ktoś się mieścił 10-15 tysięcy, czasami może troszkę dłużej. Proszę, 100, 121, 143. Jak widać, wszystko Volvo. 165, 196. No i przy 196 macie jeszcze wymieniony
pasek od rozrządu, co tutaj mnie ten rimen. Proszę, tu dalej wszystko jest potwierdzone w serwisie, więc myślę, że jest to naprawdę ciekawa opcja dla wolwiarzy i osób szukających auta z pewnym serwisem i bez wypadkowego. To jeszcze książka ze wszystkimi serwisami od niego, znaczy serwisami, z instrukcjami. Dobra, schowam to i nagramy sobie wnętrze. No to nagrywamy wnętrze. Wczoraj akurat nagrywałem dla Was V50. Tutaj jest wnętrze bardzo podobne, chociaż przeszło delikatny lifting i w tej Z30 są delikatne zmiany. Na przykład tutaj zmieniony jest ręczny, ale zacznijmy od początku sobie. Tutaj lewa strona ładnie utrzymana. Tak samo tutaj mamy ala coś takiego jak metal, czy jakiś tam plastik powlekany. Standardowo dwie elektryczne szyby, lusterka, no bo mamy tutaj tylko dwoje otwieranych szyb. Z przodu pokażę Wam od razu boczek bardzo ładny, sprężysty, zero zużycia, fotel też pompowany do góry. Tutaj spójrzcie, nie wiem czy dobrze widać, też jest jak nowy. No i dalej sobie przechodzimy tutaj na panel świateł, standard, tutaj wyłącznik od otwierania klapki wlewu, tutaj komputer pokładowy, możecie sobie tym przekręcać, zmieniać, nie ma żadnych meldunków. I co tam jeszcze? Dalej przejdziemy sobie na licznik. Licznik taki sam się praktycznie wydaje jak V50, tylko że tutaj te tarcze są czarne. Kierownica, powiem Wam, w idealnym stanie. Nie malowana, nie obszywana. Spójrzcie, tutaj są oryginalne nitki, wszystko. Kierownica naprawdę wygląda perfekt. Tak samo jak i całe wnętrze. Czasami powiem Wam, lepiej jak auto ma troszeczkę więcej przebiegu, bo po prostu nikt tak do tego samochodu często nie wsiada, nie wysiada i go nie niszczy. Deska ładnie się prezentuje, tutaj nic nie zmienili, klima dwustrefowa sprawna, możemy sobie włączyć radio, jak widzieliście pokazało nam się Volvo C30 tutaj na tym. No i dalej ten designerski taki cieniutki panel, naprawdę się dobrze zestarzał, wygodny, ładnie się prezentuje, wszystko tak, że tak powiem, w szwedzkim ładnym ładzie. Grzane fotele, jak wspominałem, klima widzicie, automatyczna, dwustrefowa, bardzo ładnie mrozi, no ale nie ma się co dziwić, bo wszystko było robione Volvo. Gałka też jest skórzana, proszę, ręczny Wam przed chwilą pokazywałem, ładnie się tu prezentuje, też ma te metalowe stawki. Tutaj roletka, pod nią schoweczek, tu jeszcze na jakieś monetki, podłokietnik, w podłokietniku mamy USB-ka i AUX-a, proszę. No i to jest jeszcze podwójne, proszę, można sobie otworzyć, tak? Drugi schoweczek. Dalej, tak wygląda fotel kierowcy, też ładny, niezużyty, bez plam. Z tyłu auto jest czteroosobowe, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale jak ktoś szuka C30, myślę, że wie. Sufity jak widzicie czyste, lampka, jak to złomnik lubi lampki, bardzo dużo światełek, raz, dwa, trzy, cztery w jednej takiej lampie. Proszę, można wyłączyć. No i cóż, wnętrze to tyle. Według mnie bardzo ładne i zadbane jak na ten przebieg, niezniszczone, niewyjeżdżone, więc myślę, że większości osób się ten samochód spodoba, bo często te samochody trafiają do, mówię, do specyficznej klienteli, czasami młodej, która no, nie dba o te samochody i potrafi je szybko coś zniszczyć. Cóż, jeżeli film się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Jeżeli macie pytania, to wiadomo, komentarz lub mail. A jeżeli szukacie innego auta, znajdziecie ten filmik, to zapraszam Was na moją stronę na Automoto. Jest to mafkarautomoto.pl, na mojego Instagrama mafkarauta i możecie też sobie wbić na Facebooka, bo też czasami coś tam publikuję. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest z gwarancją do roku czasu i mogę też je w rozsądnych pieniądzach dostarczyć do domu. Jeżeli ktoś chce cenę niższą, zawsze można zrezygnować z gwarancji. A i dopowiem Wam jeszcze, że każde oczywiście auto jest opłacone. I jeżeli na przykład to auto z filmu się sprzedało, a szukacie takiego drugiego auta, mogę Wam chętnie coś poszukać na zamówienie. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć.